Cześć, witam Was w nowym filmie na kanale NotOpStryk. W poprzednim filmie pokazałem Wam moje pierwsze wrażenia z użytkowania obiektywu 14-24 od Sigmy i mówiłem, że jestem w górach i testuję dwa obiektywy. I drugim z tych obiektywów był obiektyw 45 mm ze światłem 2.8, czyli obiektyw stałoogniskowy. Jest to bardzo ciekawa konstrukcja od Sigmy. Obiektyw mega uniwersalny, bo jest to taka ogniskowa, którą możemy zrobić zarówno krajobraz, jak i portret, jeśli podejdziemy bliżej. Kąt widzenia to jest około 50 stopni, więc no, naprawdę wiele rzeczy można tym obiektywem zrobić. Również dobrze powinien on sprawdzić się przy filmowaniu. Powiem sobie teraz kilka słów o tym obiektywie, jak mi się z nim pracowało, jak wrażenia z jakości zdjęć, więc zapraszam do oglądania. Kiedy widzimy małą, standardową stałkę, to spodziewam się, że będzie ona plastikowa i lekka. Nic bardziej mylnego. W tym obiektywie naprawdę jakość wykonania jest na najwyższym poziomie. Jest on w całości wykonany z metalu. Metalowa jest nawet osłona przeciwsłoneczna, co zdarza się już dzisiaj bardzo rzadko. Zdejmę teraz osłonę, żebyście widzieli, jak mały faktycznie jest ten obiektyw. Średnica filtra w nim to tylko 55 mm, a waży tylko 215 gram, więc jest idealnym obiektywem podstawowym, który możemy podłączyć do aparatu, schować nasz aparat praktycznie do kieszeni i mieć go zawsze przy sobie. Na obudowie znajdziemy dwa pierścienie. Jeden z nich jest od ustawiania ostrości i chodzi on z bardzo fajnym oporem. Jest to tego typu opór, jaki zazwyczaj możemy spotkać w typowo manualnych obiektywach, a tutaj mamy obiektyw z autofokusem, za to duży plus. Poniżej znajdziemy kolejną ciekawostkę, czyli obiektyw od zmiany przysłony. Sigma zazwyczaj w tego typu obiektywach nie robiła takich pierścieni, a tutaj się on pojawia i jest on bardzo wygodny, chodzi skokowo. Podczas fotografii jest to plus, ale niestety podczas filmu lepiej jakby on chodził z płynnym oporem i troszeczkę szkoda, że nie można go przestawić, że nie ma jakiegoś przycisku, który by zmieniał ten klik na płynne przechodzenie. Oprócz tego znajdziemy jeszcze przycisk do zmiany autofokusa na manual focus. Obiektyw, tak samo jak wcześniejsza Sigma, którą Wam pokazywałem, występuje z dwoma bagnetami. Ja mam wersję z bagnetem Sony E, ale jest też bagnet L, w którym jest Sigma, Leica i Panasonic. Kolejną ciekawostką, jeśli chodzi o tą stałkę, są uszczelnienia. Obiektyw jest uszczelniony, więc nie musimy bać się pracować w nim w trudnych warunkach. Również przy stałkach jest to dalej rzadko spotykana rzecz, a moim zdaniem wszyscy producenci już w tej chwili powinni wypuszczać uszczelniane obiektywy, bo jest to po prostu ważne, szczególnie dla fotografów takich jak ja, którzy pracują w terenie. Za to również dla Sigmy ogromny plus. Obiektyw nie jest wyposażony w żaden system stabilizacji, chociaż dzisiaj już coraz więcej korpusów ma stabilizację obrazu, więc pewnie za niedługo już ta stabilizacja w obiektywie nie będzie tak ważna, bo większość aparatów będzie miała stabilizację na matrycy. Ja bym się cieszył, gdyby tak było. Obiektyw ustawia ostrość już od 24 cm, więc nie ma problemu, żeby nim fotografować jakieś detale. Jak widzicie, podłączyłem już aparat do korpusu Sony Alpha A7. Jest to mały i lekki zestaw, w którym przyjemnie się fotografuje, szczególnie w górach, kiedy musimy dużo sprzętu nosić na naszych plecach. Kilka lat temu jeszcze było nie do pomyślenia, żeby tak małym zestawem można otrzymywać zdjęcia tak wysokiej jakości. A jeśli już mówimy o samej jakości zdjęć, będę musiał tutaj powtórzyć w sumie to, co powiedziałem przy obiektywie 14-24 w poprzednim filmie, czyli że obiektyw jest bardzo ostry zarówno w środku, jak i na brzegach kadru. Wspiera już matrycę o bardzo wysokiej rozdzielczości. Nie ma co tutaj się obawiać, jest to już nowoczesny obiektyw, jeśli mamy 50 albo nawet więcej megapikseli już niedługo w naszym aparacie, to możemy tego obiektywu spokojnie używać. Dobrze on radzi sobie z korekcją aberracji chromatycznej. Też mnie to bardzo cieszy, bo szczególnie właśnie w fotografii krajobrazowej, kiedy czasem fotografujemy pod słońcem, mamy duże kontrasty, ta aberracja się lubi pojawiać. W tym obiektywie nie było z tym najmniejszego problemu, jest ona świetnie korygowana. Pojawia się oczywiście nieduże winietowanie, ale wystarczy trochę przymknąć przysłonę i ono znika. Już się przyzwyczaiłem, że przy obiektywach pełnoklatkowych to winietowanie praktycznie zawsze na pełnym otworze występuje. Dystorsja jest lekka, jest ona widoczna, ale również bardzo łatwo ją skorygować i myślę, że jak na tak małe gabaryty obiektyw dobrze radzi sobie z tymi podstawowymi wadami optycznymi. Obiektyw generuje też bardzo ładne nieostrości, więc jeśli lubicie fotografować z mocno rozmytym tłem, to tutaj będziecie zadowoleni. Jeśli chodzi o autofokus, jest on szybki, cichy, celny, wspiera wykrywanie twarzy i oka w aparatach Sony oraz dobrze też pracuje przy filmie, chociaż zdaję sobie sprawę, że w pełni nie jestem w stanie ocenić autofokusu na tak starym korpusie, jakim jest A7.
Niedługo postaramy się dla Was zdobyć nowszy korpus do testów, żebyście mogli po prostu dokładnie wiedzieć, jak te obiektywy i inne obiektywy, które będziemy testować, pracują z nowoczesnymi systemami autofokusa. Chociaż z drugiej strony dużo osób nadal ma i kupuje te starsze modele od Sony, więc dla tych osób mogę powiedzieć, że nawet na tak starym korpusie ten autofokus działa dobrze. Przechodzimy już sobie powoli do podsumowania moich pierwszych wrażeń z użytkowania tego obiektywu. Kosztuje on około 2400 zł. Nie jest to może mało, ale z drugiej strony jak za tak dobrze wykonany obiektyw generujący tak dobrą jakość, uważam, że nie jest to wygórowana cena. Sigma do tego obiektywu dorzuca też 3-letnią gwarancję. Mamy go również w naszej wypożyczalni, więc jeśli chcecie sami go sprawdzić, no to zapraszam do korzystania. Wrzucę Wam oczywiście tutaj trochę zdjęć, które udało mi się wykonać tym obiektywem, żebyście sami mogli zobaczyć, jaką jakość on generuje. Oprócz tego uważam, że jest to bardzo dobry obiektyw dla wszelkiej maści podróżników, osób, które faktycznie chcą skorzystać z tego, że bezlusterkowce mogą być lżejsze i mniejsze. W tej chwili wychodzi bardzo dużo szkieł, które są duże, no bo niestety jeśli mamy pokryć matrycę pełnoklatkową, na przykład obiektywem szerokokątnym, no to musi on mieć odpowiednio duże gabaryty, żeby tą matrycę być w stanie pokryć, ale jak widać można też robić obiektywy bardzo małe i korzystać z właśnie tej lekkości, którą dają bezlusterkowce. Zapraszam Was do oglądania kolejnych filmów. Jeśli Wam się podobało, to zasubskrybujcie ten kanał i widzimy się niedługo. Cześć!